Zanim zaczniesz tworzyć swoje własne mobilne środowisko e-learningowe, musisz zadać sobie kilka bardzo ważnych pytań, które powiedzą Ci, czy tak naprawdę Mobile Learning jest dla Ciebie i dla Twojej firmy. Może będzie to ułatwienie Twojej pracy, może zwiększy wydajność w uczeniu się Twoich pracowników, a może wręcz przeciwnie, może nie jesteś przygotowany jeszcze na rozpoczęcie swojej przygody z Mobile Learning i może na tym etapie będzie to trudne, mało wydajne i tak naprawdę się rozczarujesz. Pomoże Ci w tym odpowiedź na cztery pytania. Po pierwsze, kim są twoi pracownicy, kim są użytkownicy tego co stworzysz? Czy są to ludzie, którzy na co dzień używają telefonów komórkowych połączonych z internetem, może mają tablety, czy może są wszyscy wyposażeni w służbowe urządzenia mobilne, może nie? To musimy wiedzieć jednym słowem, czy to co stworzysz będzie dla nich pomocą, czy utrudnieniem w pracy. Kolejna sprawa to jakie posiadasz doświadczenie. Czy lepiej czujesz się w roli menadżera, czy może specjalisty HR, a może specjalisty od e-learningu? W takiej sytuacji łatwo zidentyfikujesz to, jakimi osobami musisz się otoczyć, aby stworzyć silny zespół projektowy. To jest gwarancja sukcesu. Kolejna sprawa to zasoby, jakie posiadasz. Tutaj istotne są nie tylko środki finansowe czy czas, który musimy poświęcić na stworzenie naszego projektu, ale także choćby takie sprawy jak stworzenie treści szkoleniowej. Czy wykorzystamy te materiały, które już mamy, czy może trzeba stworzyć je od podstaw, i pytanie w jaki sposób i, i kto. Ostatnia sprawa to jakie są wymogi bezpieczeństwa i polityka bezpieczeństwa w twojej organizacji. Czy możliwe jest wdrożenie jednocześnie kilkudziesięciu, kilkuset a może kilku tysięcy osób w sytuacji korzystania z telefonu komórkowego z firmowej sieci Wi-Fi? A może jest to coś, co musimy opracować od nowa jako schemat? Może potrzebujemy zupełnie nowej infrastruktury zaplecza, ale przede wszystkim zgody i informacji od departamentu IT. w Jaki sposób możemy to łatwo zrobić, aby nasza praca nie poszła na marne? We wdrożeniu własnego środowiska Mobile Learning jest bardzo wiele trudności. Ale zwycięstwo, które osiągniemy z wielkim trudem, jest zwycięstwem, które smakuje lepiej. Dlatego zapraszam Was, jeżeli jesteście zwycięzcami albo chcecie nimi być, wejdźcie na stronę naszego projektu i dowiedzcie się więcej.